Witajcie, kochani bracia, siostry w Chrystusie, kochani przyjaciele. Kolejny aceranek i sięgamy do listu do Hebrajczyków, do rozdziału 5 i przeczytamy wersety od 11 do 14. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Oj, mamy do czynienia z pięknym tekstem, który trochę ukryty przed przeciętnym chrześcijaninem mówi o nieprawdopodobnych, wręcz nieprawdopodobnych możliwościach duchowego rozwoju uczniów Pana Jezusa. Biblia ma nam wiele do powiedzenia. Biblia jest księgą, która nigdy nie kończy się, jeśli chodzi o możliwości edukacyjne. Myślę oczywiście o edukowaniu naszego ducha, no ale przecież to ma wpływ na naszą duszę i nasze ciało. Biblia jest księgą, która jest zamknięta dla tych, którzy nie chcą się uczyć, a jednocześnie jest księgą nieustannie otwartą dla tych, którzy poszukują mądrości, którzy potrzebują poznania, którzy chcą zgłębić to, co dla wielu, wielu ludzi jest niezgłębiane. I autor listu do Hebrajczyków mówi przecież do wierzących ludzi, trudno wam to w ogóle wyłożyć. Staliście się bowiem ociężałymi w słuchaniu. Drogi bracie, kochana siostro, czy jesteście ociężali w słuchaniu? Co to w ogóle oznacza? To oznacza po prostu stan, w którym człowiek wierzący przestaje słuchać nauki Słowa Bożego. Dlaczego tak się dzieje? O, powodów może być wiele. Złe nauczanie w Kościele. Jak najbardziej. Złe decyzje, które doprowadziły do tego, iż jest wyraźny konflikt wobec tego, czego uczy Słowo Boże, a wobec codzienności. A więc odstawiamy Boże Słowo, bo to najłatwiej. Czas. Czas ma to do siebie, że u niewielu ludzi powoduje, iż chcą coraz więcej wiedzieć, iż chcą się rozwijać, bo widzą, że się starzeją. Nawet 18-latkowie się starzeją. Ale większość ludzi traktuje czas jako takie miejsce, duchowe miejsce do odpocznienia. A jestem już 30 lat w Kościele. Co ja się więcej mogę nauczyć? Jest jak jest. Nie ma żadnych zmian, nawet nie chcę żadnych zmian. Wszystko jest okej. W ten sposób ludzie ślepną, stają się głusi, twarde serca się zaczynają pojawiać. I tak naprawdę taki delikwent umiera. Powoli, ale skutecznie. A kiedy przyjdzie ktoś i zacznie głosić Słowo Boże, to taki człowiek otwiera szeroko oczy, nadstawia uszu i mówi, co jest? Co to za nowa nauka? Bo on już nie pamięta tego, czego uczy Słowo Boże.
I wielu mówi, ale my tego nie chcemy, bo to burzy ten nasz pokój, ten porządek, który wypracowaliśmy. My tego nie chcemy. Nie, w żadnym wypadku. Przerażająca prawda. Ale prawda. A przecież Biblia mówi, biorąc pod uwagę właśnie czas, powinniście być nauczycielami. Nie chodzi o urząd nauczycielski w Kościele, bo i takowy istnieje, ale każdy wierzący człowiek z czasem powinien nauczać innych. Nieważne w jaki sposób, bo sposobów jest co niemiara, ale powinien nauczać innych. A tymczasem on sam potrzebuje kogoś, kto by go zaczął nauczać pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się bowiem takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. No jak byśmy potraktowali człowieka 40-50-letniego, który przychodzi i mówi, mamusiu, proszę mi pieluszkę zmienić. No kubka mi się pojawiła w majtusiach. Jeżeli mamusia by mu wymieniła pieluszkę, to ktoś, kto na to patrzył, by powiedziałby, ktoś tu zwariował. O co tu w ogóle chodzi? Kto tu jest chory? Matka czy dziecko? A wiecie, jak to się odbywa w kościele? Drodzy bracia i siostry, mamy nabożeństwo, ale wieczorem zapraszamy na wykład Słowa Bożego. Będziemy studiowali list do Hebrajczyków. I ze 100-osobowego zboru przychodzi 5 osób. A jak przyjdzie 20, to po 10 minutach 5 wyjdzie. Po następnych 10 minutach wyjdzie kolejna piątka. Albo nie mają czasu, albo to już słyszeli. Dlatego, że ci ludzie, którzy potrzebowali grysiczku, owsianki, przyszli i dostali kotleta. Nie byli w stanie tego zjeść. Dlatego, że zaniedbali swoje życie duchowe. Zaniedbali swoje duchowe życie. Iluż z takich wierzących jest, którzy zaniedbali swoje duchowe życie? Powiem krótko. Większość. Bracia i siostry, możecie napluć na mnie, ale mówię wam prawdę między oczy. Większość z was zaniedbuje swoje duchowe życie. Większość z was chodzi z radością. Z radością to powiedzmy za dużo powiedziane, ale chodzi na niedzielne nabożeństwa i to te, kiedy im odpowiada termin. Ale w środy was nie ma, albo w czwartki, bo nie wiem, kiedy macie nabożeństwo, albo we wtorki. Zbór, który liczy 500 ludzi, nabożeństwo środowe, 30 osób. Co to jest? To jest grupa domowa. Zbór, który liczy 50 osób na nabożeństwie w czasie tygodnia 5 osób. I wszyscy uważają, że to jest normalne, że tak być powinno. Nie, to jest objaw choroby. To jest objaw choroby, strasznej choroby. Nie jesteście w stanie normalnie funkcjonować. Zdziecinnialiście i potrzebujecie, żeby wam zacząć podawać mleczko i grysiczek. Czyli od początku wykładać Ewangelię. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Czyli jesteście niemowlętami. Ale ktoś powie sprytnie, ale po co mi to? Ja ani nie jestem pastorem, ani nie jestem starszym, ani nie głoszę kazań, ani grupy nie prowadzę, ani właściwie z nikim nie rozmawiam na te tematy. To po co mi takie wiadomości? A wiesz, coś powiedział w tej chwili? Że jesteś duchowym nieudacznikiem. Że jesteś duchowym nieudacznikiem, po prostu. Do niczego się nie nadajesz. Nawet z sąsiadem nie porozmawiasz o Słowie Bożym. To co ty w ogóle robisz w jakimkolwiek kościele? Ja bym cię wygonił. Mówię to wprost, bezdyskusyjnie. A później opowiadajcie w swoich kościołach, że ja wyrzucam ludzi z kościoła, bo się nie zgadzają ze mną. Nie. Ani nikogo nie wyrzuciłem, ani nie mam zamiaru. Ale problem jest w tym, że ludzie z Biblią się nie zgadzają, a takich my nie chcemy w kościołach. 14 ostatni z wersetów jest kluczem do zrozumienia, po co to wszystko. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych. Więc pierwsza informacja jest taka, że to, co naprawdę wymaga
wysiłku duchowego, intelektualnego, to jest stały pokarm. Ale on jest tylko dla dojrzałych w wierze. A więc ty musisz dbać o to, żeby być dojrzały w wierze. Nikt za ciebie tego nie załatwi. I teraz zrozum, dlaczego to jest ważne. Ci ludzie przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. A po co nam mieć takie wyćwiczone władze poznawcze? No właśnie, te władze poznawcze, które pozwalają nam rozróżniać dobro i zło, są gwarantem naszego odpocznienia w Chrystusie. Są gwarantem szczęśliwego, pełnego chwały życia. Niemowlę, zanim nauczy się chodzić, nieraz wyląduje na ścianie, na jakiejś nodze stołowej, nieraz padnie ze schodów, nieraz się rozpłacze, nieraz nabije sobie sińce i tak dalej, i tak dalej. No, są też gorsze przypadki, ale pomijmy je. I tak też jest na początku naszego duchowego życia. Uczymy się i popełniamy błędy i nic nie ma w tym zdrożnego. To jest normalne. Uczymy się. Ale kiedy uczymy się regularnie, to po roku potrafimy o wiele więcej niż rok wcześniej. Kiedy jesteśmy wierni w studiowaniu Słowa Bożego, wierni w naśladowaniu Chrystusa, wierni w tym, aby naprawdę przeżywać, doświadczać obecności Boga w swoim życiu, to nieustannie się rozwijamy. Wtedy nie wystarczają nam nabożeństwa, gdzie w ciągu godziny ktoś tam krepnie jakąś modlitwę, jakieś niby kazanie w 15 minut, 5 piosenek, dawajcie kasę i do domu. To nikogo nie interesuje wtedy, bo to nie jest Kościół. To nie jest Kościół. Jeśli ktoś w czymś takim bierze udział, to nie jest Kościół. To jest religia i to taka jedna z głupszych. Bo znam mądrzejsze. Ale jeśli regularnie, systematycznie doświadczamy Bożej obecności, uczymy się, rozkoszujemy się Bogiem, czytamy Słowo Boże, interesuje nas to, jesteśmy w grupach biblijnych, próbujemy nawet wtedy, kiedy mamy jakieś spotkanie, czy to rodzinne, czy to na ogródku, rozmawiamy o Słowie Bożym, wymieniamy poglądy, a czasami się popsztykamy nawet, ale w granicach przyzwoitości. To wszystko w nas powoli, powoli, systematycznie czyni dorosłość, dojrzałość. A kiedy jestem dojrzałym człowiekiem, to ja nie mam problemu typu upić się czy nie upić. Ja nie mam problemu typu nie mogę sobie poradzić z alkoholem. Ja nie mam problemu typu palić, nie palić. Nie mam problemu typu wyjść za mąż za niewierzącego, czy ożenić się z niewierzącą kobietą. Tego typu problemy w ogóle mnie nie interesują. One jakby w przedbiegach znikają z mojego życia. A co to oznacza? A to oznacza, że ja odpoczywam. Że ja nie robię sobie w życiu niepotrzebnych komplikacji. Że ja nie jestem miotany, jak to Juda mówi, jak liście na wietrze, czy jak bałwany morskie, bo moja wiara dorasta, moja wiara dojrzewa. Ona oczywiście nigdy nie dojrzeje, nie dorośnie do doskonałości, tutaj przynajmniej na tym świecie, ale to moje naśladowanie Chrystusa przynosi konkretne rezultaty. Staje się światłem tego świata i solą tego świata. O to właśnie chodzi przecież. Mało tego, to jeszcze nie wszystko. Potrafię podejmować decyzje, które sprawiają, że pozostawiam rzeczy dobre. Podkreślam, pozostawiam rzeczy dobre dla rzeczy lepszych. Czy w ogóle jest taka możliwość, żeby coś było lepsze od dobrego? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zdecydowanie. Jest dobrą rzeczą czytać dziennie na dobę 8 godzin. Był taki czas, kiedy czytałem po 12 godzin na dobę. Tak, tak było. Ale chyba lepiej jest czytać na przykład 4 godziny książki, a 8 godzin Biblię. Czytanie książek jest dobre, bo rozwija.
Ale czytanie Biblii jest lepsze. To jest przykład oczywiście, może prymitywny, ale dobry. Mało tego, to nie wszystko. Przychodzi taki czas, kiedy ponad rzeczy lepsze będę stawiał rzeczy najlepsze. Żeby nikt się nie przyczepił, to nie chodzi o to, że jest coś lepszego od czytania Biblii. Tamto to był tylko przykład, żebyśmy mieli zobrazowane, o co chodzi w tej różnicy między dobrym a lepszym. Są rzeczy lepsze. W tych lepszych rzeczach żyjemy, rozwijamy się, ale dostrzegamy, że Duch Święty prowadzi nas do rzeczy najlepszych. I wchodzimy w to. Wchodzimy w to. I żyjemy tak. I przychodzi taki czas, kiedy Duch Święty mówi, ale zostaw to. Zostaw ten sposób życia. To jest naprawdę bardzo dobry sposób życia. Ale ja cię chcę widzieć dalej. Ja chcę cię jeszcze bardziej obdarować. Pomyślisz sobie, no jak bardziej? Co może być lepszego od najlepszego? Doskonałość. Ja cię chcę prowadzić do doskonałości. Widzicie, życie człowieka wierzącego to jest życie, które powinno cechować się wzrostem. Nieustanną ekspansją duchową, także intelektualną oczywiście. Bo ona towarzyszy bezwzględnie rozwojowi duchowemu. Progres. To nie chodzi o to, żebyśmy sobie wyznaczyli cele. Nie chodzi o to, żebyśmy my zmuszali siebie do progresu. Nie, to w ogóle nie o tym rozmawiamy. Ale jeśli żyjesz z Bogiem, jeśli żyjesz blisko Boga, to Bóg będzie cię prowadził coraz bliżej siebie. Dlatego, że to wyżej, to lepiej, to tak naprawdę chodzi o to bliżej Boga. Bliżej Boga. Czy nie zależy nam na tym? Czy to nie jest zachętą dla nas, żeby żyć bliżej Boga? Czasami w naszych zborach śpiewamy taką pieśń. Powietrzem moim jest, w domyśle Chrystus. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że oddycham Tobą. To znaczy, że w każdym ułamku sekundy jesteś obecny w moim życiu. To znaczy, że jestem wypełniony Twoją obecnością, a jednocześnie Twoja obecność mnie ogarnia z każdej strony. Ludzie kochani, śpiewamy tę pieśń. Czy to jest prawda w moim życiu? Czy to jest prawdą w moim życiu? Bo jeśli to nie jest prawdą, to czemu kłamiemy? A wiecie, czemu kłamiemy? Bo jesteśmy bezmyślni, bo się nie rozwijamy duchowo. Jesteśmy bezmyślni. Później przychodzi jakiś nawiedzony człowiek i w jednym momencie idziemy na ślepo w herezję. Bo nam imponuje, że on coś wie, a my tego nie wiemy. I nam się wydaje, że on jest taki mądry, że on jest taki biblijny, a tymczasem to jest oszust. Oszust, który trafił na głupich. I tak rozpadają się całe kościoły. Kochani, powinniśmy pragnąć być bliżej Boga. A tego się nie da zrobić inaczej, jak przez systematyczny, codzienny rozwój. Systematyczne, codzienne chodzenie z Bogiem. Niech nas Bóg błogosławi.